Dzień dobry, z tej strony Karolina i witam się z Wami po długiej przerwie na moim kanale. Nie ukrywam, nie robiłam tego tak długo, nie nagrywałam tak długo, że stresuję się, jakby to był mój pierwszy film na tym kanale i jakbym pierwszy raz stała przed aparatem i mówiła do Was. Nie wiem tak naprawdę, od czego powinnam zacząć, bo po tak długiej przerwie wiele rzeczy się zmieniło, wiele rzeczy zostało takich samych, wiele rzeczy mogłabym Wam powiedzieć, opowiedzieć i nie wiem tak naprawdę, co w tym pierwszym filmie powinno się znaleźć, ale postanowiłam, że w końcu musi być ten kolejny pierwszy raz i w końcu muszę ten pierwszy film po przerwie nagrać, także jestem, zaczynamy, zabieram Was dzisiaj ze sobą, co prawda jest już 13. My zdążyliśmy ogarnąć trochę w mieszkaniu, bo dziś lub jutro przyjeżdża do nas moja siostra, więc jakiś pozór ładu i składu musi być. Ja na 15 umówiona jestem na brwi, dlatego jestem taka sotę bez makijażu, chociaż większość czasu teraz tak chodzę. Potem pojedziemy do galerii, muszę coś sprawdzić, coś kupić. Muszę odebrać paczkę z paczkomatu, ale muszę mówić cicho, bo Adam nie wie, że ją zamówiłam. Więc tak, musimy to wszystko zrobić, a to, co faktycznie jeszcze musimy wszyscy razem zrobić i nie tylko dzisiaj, ale teraz przez te wszystkie pierwsze moje filmy, pierwsze po powrocie. Musimy odbudować aktywność na tym kanale, musimy odbudować trochę te moje zasięgi. Oczywiście największa część tej pracy leży znów po mojej stronie, ale Wy możecie mi w tym pomóc. Także jeśli chcecie, to zostawiajcie koniecznie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, no i dawajcie znać w komentarzu, czy czekaliście na jakiś film, czy cieszycie się, co się u Was zmieniło, jaki film chcielibyście zobaczyć. Wszystkie komentarze z chęcią przeczytam, także nie mogę się już doczekać. To, co na pewno się nie zmieniło, to to, że dalej jestem kocią mamą tego pięknego kota. Mój kot urósł. Zobaczcie, jakiego mam wielkiego kocura. Dzisiaj jesteś coś nie w humorku, co? No, też tak myślałam. A dasz buźkę? Nie. Trudno. Co się zmieniło, to to, że jak osoby, które śledzą mnie na Instagramie mogą wiedzieć, obroniłam moją pierwszą pracę licencjacką, co łączy się z tym, że skończyłam jedne studia, co skończy się z moim przeogromnym szczęściem, dużą ilością czasu wolnego teraz i większą ilością czasu wolnego w roku akademickim. Także moje życie obecnie jest piękniejsze niż kiedykolwiek. Przeniosłam nas do kuchni, bo tak jak mówiłam, jest już około 13, teraz 13:20. I jestem w trakcie przygotowywania obiadu. Na śniadanie były dzisiaj naleśniki, które zrobił Adam, więc jestem przeszczęśliwa, że ja od rana nie musiałam gotować. A teraz robimy taki bowl. Będzie ryż, warzywa, kurczak. Gotuje mi się ryż, pieczę kurczak. Gotuję jeszcze kawałek marchewki. Ryż się ugotował. I ogólnie z rzeczy, które jeszcze się nie zmieniły, to to, że dalej walczę z insulinoopornością. I właśnie do tego chciałam nawiązać, że gotuję kawałek marchewki, a gotowana marchewka nie jest najlepszym wyborem w insulinooporności, ale nie jest też hiper zakazana, no w sensie ma wysoki indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny, ale tak za mną chodzi ryż z kurczakiem i gotowaną marchewką, że chociaż pół tej marchewki muszę sobie dodać. Reszta posiłku będzie mocno zbilansowana, bo będzie też awokado, będzie taka sałatka kolesław, bo mam jeszcze jakąś tam resztkę w lodówce. Może dodam jakiegoś ogórka, kukurydzy, czegoś takiego, no więc będzie dużo tych warzyw, więc mam nadzieję, że ta marchewka po prostu będzie taka na zaspokojenie mojej potrzeby. Jakby to kogoś interesowało, prawiłam sobie moją pracę licencjacką jak prawdziwa studentka w różową okładkę. To było takie moje małe marzenie i tak naprawdę nie musiałam tej pracy w ogóle drukować. Wydrukowałam ją sobie na pamiątkę. Pracę o twórczości Johna Greena. Nie wiem, czy możecie widzieć mój indeks. Chyba możecie. A jak nie, to się go zamarzę. Pisałam o twórczości Johna Greena. Pisałam bardzo dużo o twórczości Johna Greena. Ale tak, obronę mam już za sobą, a właściwie drugą obronę mam jeszcze przed sobą, a mianowicie będę się broniła w kolejnym roku, no bo to się nie zmieniło, że dalej studiuję jeszcze filologię germańską i
z filologii germańskiej będę się bronić w przyszłym roku, więc będę wtedy podwójnym licencjatem. Nie podoba mi się określenie pani licencjatka czy pani licencjat. Brzmi to beznadziejnie, więc po prostu będę miała podwójny tytuł licencjata, licencjatu. Nieważne, zostawmy to. Jeśli chodzi o takie bardziej bieżące sprawy, to tak jak powiedziałam, przyjeżdża do nas moja siostra, a za tydzień i dwa dni wylatujemy na wakacje. Nie zdradzam gdzie, bo jak zwykle będzie na Instagramie konkurs na wygranie magnesu od nas. Myślę, że dwie osoby standardowo wygrają, więc no, mogę tylko powiedzieć, że to będzie ciepłe miejsce i bardzo się cieszę. Lecimy dużą ekipą, ponieważ lecę ja, Adam, moja siostra i moi rodzice, więc lecimy w piątkę. Musiałam przeliczyć, czy na pewno to jest 5 osób. Boję się tylko trochę, ponieważ nasze kotki zostają w domu razem, same i nasi znajomi będą się przychodzić nimi opiekować. Izuś nigdy nie zostawał tak sam w domu na noc. Kot moich rodziców też nie, także trochę się obawiam, ale mam nadzieję, że razem dadzą radę. Adam cały czas mówi, że mam się uspokoić i nie denerwować, bo nie chcę po prostu, żebym przez cały wyjazd przeżywała, że koty są same. Ale zobaczymy, jak to będzie. Ja się nie mogę doczekać. Na te wakacje szykuję się jeszcze kilka fajnych wyjazdów, minimum dwa. No i zobaczymy, jak to będzie. Będzie na pewno fajowsko, jak zawsze. Muszę się zbierać, co prawda kurczak jeszcze się będzie robił 20 minut, więc trochę sporo. Więc może w tym czasie idę powiesić pranie, a potem zjemy obiad i lecimy do Marty. Tak wygląda baza naszych bowli. Mamy ryż, sałatkę kolesław i groszek. I ogólnie porcje są te same, tylko miska dla Adama jest większa, więc dlatego tak wygląda. Adam ma trochę więcej groszku i sałatki, ryżu jest tyle samo. I tak jak mówię, to jest nasza baza. Zaraz będziemy dodawać jeszcze inne dodatki. Tak wygląda to teraz, porcja Adama, porcja moja, niestety awokado dla Adama mi nie wyszło, bo wyciągałam pestkę i prawie przecięłam sobie dłoń, także po prostu tak wiecie, walnęłam i się przecięło na pół, więc jest w takich kawałkach, moje jest takie i dodajemy kurczaczka. Tak się nam to wszystko prezentuje, zobaczcie jeszcze z tej perspektywy, ryż, groszek, sałatka. No i tu są wszystkie warzywa. Sos jest musztardowo-majonezowy, trochę musztardy, trochę... Nie, przepraszam, musztardowo-miodowy. Trochę musztardy, trochę miodu i oliwy z oliwek. Ja dzisiaj niestety dodałam za dużo miodu, więc ten sos jest mega słodki, ale trudno, nie miałam więcej musztardy. Teraz się zabieram za jedzenie, ponieważ mam jakieś pół godziny i muszę wyjść. Dobra, jesteśmy w aucie. Jedziemy na brewki. Mam mało czasu, więc już nie gadam. Oj, za nisko sobie wzięłam lustereczko. I no, miałam zajechać jeszcze do paczkomatu, ale oczywiście już nie zdążę, więc zajadę do paczkomatu potem. I się odzywam potem. Pa, pa, pa. Dojechałam, zapłaciłam za parking i idę. Powiem wam, że tak się najadłam. To danie jest takie sycące. Także super, bo brzuszek jest szczęśliwy. Uwaga, uwaga, mam przepiękne brewki, kocham ten efekt, on się utrzymuje w miarę, bo ja robię laminację i farbę i no są przepiękne. Przepiękne, miałam jechać teraz do sklepu, ponieważ miałam coś tam załatwić dla mojej mamy, ale jako, że moja mama nie odbiera ode mnie telefon, to pojedziemy teraz odebrać paczkę do paczkomatu, przymierzę rzeczy, które przyszły. I jak moja mama się do mnie odezwie, to wtedy najwyżej pojadę do sklepu. Idziemy do auta. Jejku, niektórzy faceci są tak beznadziejnymi kierowcami, że to jest po prostu szok. Pan koło mnie zaparkował i zaparkował tak, że po prostu... To ja lepiej parkuję niż ten pan, a pan nie wyglądał jakby był świeżym kierowcą.
zaparkował tak, że po prostu miałam taką trudność w wyjechaniu. Koła skrzyżowane, po prostu wszystko nie tak. Wszystko nie tak. Kiedyś już miałam taką sytuację, wcale pani nie wbiegła na drogę, że we Wrocławiu pan stał na pasku, wiecie, na tej takiej krawędzi miejsca parkingowego i zapytał się mnie, ja zaparkowałam poprawnie, ale pan zapytał się mnie, czy nie mogłabym przeparkować auta, bo stanęłam zbyt blisko jego, a to on stał na tej linii. Także słuchajcie, faceci, facet nie zawsze oznacza dobrego kierowcę. Ja jestem już teraz świetnym kierowcą. To jest fakt. Wyszkoliłam się w tym Wrocławiu. Nie boję się jeździć. Boję się jeździć tylko jeszcze na autostradach i takich szybkich drogach. A po mieście to słuchajcie, zero strachu. Ale teraz wyłączam, bo już nie będę gadać i jechać i gadać. Okulary są ogólnie najdroższą rzeczą, jaką kupiłam. I już widzę, że chyba będą mi średnio pasować. But let's check. O, chociaż w sumie. Why not? Czemu jest taki duży? To jest M-ka i już widzę, że będzie za duży, ale przymierzę i pokażę, jak wygląda. Zobaczcie, ja mam teraz co prawda wysoko spódnicę, ale no to jest ewidentnie za duże, a najgorsze jest to, że mam jeszcze taki jasno-niebieski, w sensie biało-niebieski taki top i też pewnie będzie za duży. Nienawidzę kupować w H&M-ie online właśnie z powodu rozmiarów. Mają tam super rzeczy, ale rozmiarowo... Żeby nie było wątpliwości, ten jasny również jest za duży, a jest przecudowny, przepiękny. Ale za duży, ewidentnie. Może sobie zamówię mniejsze? Izuś jest zawsze najbardziej zadowolony z moich zakupów internetowych. Nie. No, piękna mordeczka. Z tym mam pewien problem. To wygląda jak góra od stroju kąpielowego i w sumie to nie wiem, do czego mogłabym to ubrać, ale ogólnie jest bardzo ładne. Na pewno nie do tej spódnicy. Ta koszulka jest na 100% dobra, to jest moja czwarta taka, po prostu mam inny kolor, mam taką białą, czarną, różową i teraz zamówiłam sobie żółtą, bo była za 5 ziko, 5 czy 6. Cały czas jak coś mi się podoba, to musi być chociaż troszkę za duże. Ja szukałam już jakiś czas takiej sukienki i bardzo mi się ta podoba, szczególnie, że jest pomarańczowa, a ja zawsze chciałam no trochę jednak poszaleć z tym kolorem. Adam zawsze mówił, że żebym brała takie kolorowe rzeczy, ja się nigdy nie godziłam, więc stwierdziłam, że ta sukienka będzie idealna i faktycznie leży bardzo ładnie, tylko tu jest ciupinkę za duża. I teraz nie wiem, co z nią zrobić. A teraz coś, co mi się mega podoba. I Adasiowi się mega podoba, więc się bardzo cieszę. Ja zawsze chciałam spódniczkę, ogrodniczkę, ale jakoś nigdy nie znalazłam idealnej. I w sumie ta jest niebieska. Ja chciałam zawsze jakąś taką jeansową, ale naprawdę bardzo mi się podoba. I do tej żółtej bluzki pasuje idealnie. Ogólnie to stanęło na tym, że zwracam pomarańczową sukienkę, oba za duże topy, okulary i taką jeszcze jedną białą sukienkę. Wrzucę Wam ją gdzieś tutaj. Po prostu jest na mnie zbyt obcisła i zbyt prześwitująca, więc nawet Wam się nie pokazywałam. Zostawiam ten krótki top w kwiatuszki. Nie wiem, do czego będę go nosić, ale jest prześliczny. Żółtą bluzkę oraz ogrodniczkową spódniczkę. Także dzisiaj, jak zajadę jeszcze szybko do H&M-u, to po prostu wszystko zwrócę stacjonarnie. Ja wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, kupiłam na wyprzedażach. Na wyprzedaży. Najdroższe były okulary, kosztowały 40 zł, a z ubrań najdroższe były ogrodniczki, które kosztowały 30 zł. Wszystkie sukienki były za 20, znaczy obie sukienki były za 20, topy też za 20, tylko ten top w kwiatki kosztował 25 i ta żółta koszulka 7 zł. Ona jest naprawdę super, więc jeśli je jeszcze gdzieś upolujecie w H&M-ie, to kupujcie. Ja mówię, to jest mój czwarty kolor tej koszulki. Ogólnie to Adaś ma trochę racji. Zapomniałam standardowo o tym, że nagrywam vloga. Robię sernik, o którym Wam mówiłam. Zjedliśmy również też już kolację. Była to jajecznica z chlebkiem i tyle. Proste, smaczne, pożywne, z białkiem.
czego chcieć więcej. Teraz robię sernik. Spód mam już w piekarniku. Tu już utarłam kruszonkę i ona idzie do zamrażarki, do lodówki. A tutaj, jak słyszycie, robi się masa serowa. Jeszcze tylko przepłuczę jagody, ponieważ będzie to sernik z jagodami. Nie nagrywam całego procesu robienia, ponieważ robię to pierwszy raz. Nie wiem, czy wyjdzie. Jeśli wyjdzie, to podlinkuję Wam przepis na dole, ponieważ korzystam z przepisu z internetu. Ten przepis wyświetlił mi się gdzieś na Insta i bardzo chciałam go wypróbować. Zaraz, mam nadzieję, przyjadą nasi goście. Mój tato z moją siostrą. Mamy dla nich małe prezenty, ponieważ oboje mieli urodziny jakiś czas temu. Więc liczę na to, że spędzimy fajny wieczór, no i potem fajny tydzień. A potem lecimy na wakacje. Pokażę Wam efekt końcowy sernika. A tak brzmi mój kot, kiedy ktoś wyjdzie z domu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w sobotę. Wczoraj przyjechała już moja rodzinka, więc się nie odzywałam, bo byliśmy razem, przyjechali dość późno, więc nie było już też czasu. Jakoś nie wiem, chyba dzisiaj jest zaciśnienie, bo odkąd wstałam, bardzo boli mnie głowa i mimo, że wypiłam kawę, to nic mi to nie dało, więc masakra. Muszę wziąć jakąś tabletkę, teraz idziemy. Ale jestem prześwietlona. Mam ubrany taki krótki top do długich spodni, na to dzień sobą kurtkę, jest mi hiper gorąco. Co potęguje jeszcze mój ból głowy, więc brałam się beznadziejnie. Wróciliśmy do domu, byliśmy jeszcze w Carrefourze na zakupach, ponieważ potrzebowaliśmy kilku rzeczy na nasz obiad, a dzisiaj zrobiliśmy pizzę. To jest jedna z trzech, które udało nam się zrobić. Wszystkie są w miarę podobne, z szynką, kukurydzą, serem i czerwoną cebulą. Takie lubimy najbardziej, więc takie zrobiliśmy. Jako że dzisiaj jest okropna pogoda i raczej nie uda nam się nigdzie wyjść, to postanowiliśmy zrobić sobie bardziej fancy obiad i właśnie oto on. I co? Zaraz będziemy siadać, a ja pokażę Wam sernik w tym czasie. Zobaczcie, ciasto wygląda tak, jest komicznie pokrojone, ponieważ kroiłam tu kawałek moim rodzicom, żeby tata zabrał do mojego rodzinnego domu. Jedna rzecz mi się tylko nie podoba. Zobaczcie, jakiej grubości jest spód, a jakiej jest masa serowa. Wiem, że te jagody tu trochę zabarwiły tej masy serowej, ale mimo wszystko nie jest to proporcjonalne i wydaje mi się, że ten sernik lepiej by było robić z 2 kg sera. To jest oczywiście tylko takie moje spostrzeżenie i moja sugestia. Ja bym jednak trochę zmodyfikowała ten przepis. Myślę, że zrobiłabym sernik nowojorski po prostu z jagodami u góry. On wychodził znacznie lepiej i o taki bym się następnym razem pokusiła. Ale ten też jest spoko, da się zjeść jako ciasto. Nie jest to jednak najlepszy sernik, jaki zrobiłam. Nie wiem czemu. Trudno. Teraz trochę tu ogarnę, pochowam produkty, które zostały i będziemy jedli. Dobrze, tak więc dwie okularnice się meldują. Obie nosimy już okulary. I wybieramy się do Action, aby zakupić, no, rozjaśnia się cały czas, aby zakupić wagę podróżną, żeby zważyć nasze bagaże, a tak naprawdę to wyszłyśmy z domu, żeby się trochę nie nudzić, bo pogoda jest średnia, więc nie ma za bardzo co robić, prawda? Tak, prawda. I no, przez najbliższy tydzień będziecie oglądać nas we dwie.